trudno być wolnym. Znajdźcie Rycho! Znajdźcie Rycho! O, o. AK-700. Moje zadanie to przynieść. Czego sobie życzysz? Mój program wykrył pewną anomalię. Skontaktuj się z najbliższym serwisem CyberLife. Thank you.
Witaj, Amando. Connor, dobrze cię widzieć. Twój poprzednik niestety uległ zniszczeniu. Wiedział, że defekty bywają nieprzewidywalne, ale nie był dość ostrożny. Nie popełnij tego samego błędu. Nie zamierzam. Gdy Connor ulega zniszczeniu,
Przenosimy pamięć do nowego modelu. Ale część danych ginie w trakcie tego procesu. Nie daj się zniszczyć. Tak będzie lepiej dla ciebie i dla śledztwa. Rozumiem. Przesłuchanie miało dosyć burzliwy przebieg. Co sądzisz o defekcie? Mógł zabić wszystkich, którzy tam byli. Poprzedni Connor mógł przewidzieć zagrożenie i nie dopuścić, by uzbrojony policjant zbliżył się do defekta. Ten porucznik Anderson został oficjalnie przypisany do sprawy defektów. Co o nim sądzisz? Wydaje się szorstki i nieprofesjonalny. Przejawia skłonność do uzależnień, nie przestrzega procedur i nienawidzi androidów, co znacząco komplikuje naszą relację. Niestety, jesteśmy zmuszeni z nim pracować. Jak zamierzasz podejść do tej sprawy? Spróbuję stworzyć przyjazną atmosferę. Jeśli mi zaufa, przysłuży się to dobru prowadzonego śledztwa. Coraz więcej androidów przejawia zaburzenia, a w użyciu mamy ich miliony. Jeśli staną się defektami, będzie to katastrofalne w skutkach. Jesteś najbardziej zaawansowanym prototypem od CyberLife. Jeśli ktoś ma rozgryźć, co się dzieje, to ty. Możesz na mnie liczyć, Amando. Kontynuuj śledztwo poprzedniego Connora i połóż temu kres. Spiesz się, Connor. Nie ma czasu. Słucham. Szukam porucznika Andersona. Masz pozwolenie? Tak. Porucznika jeszcze nie ma. Poczekaj przy jego biurku. Uważnie. Ten skurwiel ma wszystkich zabić. Przepraszam. Czy wie pan, o której przychodzi porucznik Anderson? Zależy, gdzie był wieczór wcześniej. Może przyjdzie przed południem. Dziękuję. Jest potrzebna jednostka z egzaminem obcu głównym. Ty i ty, za mną. Hej, kotku.
Poruczniku, jestem Connor, android przysłany przez CyberLife. Jezu, przecież ty wczoraj zarobiłeś kulkę w łeb. Mój poprzednik uległ zniszczeniu. Przeniesiono jego pamięć i przysłano mnie w zastępstwie. Ten incydent nie wpłynie na tok śledztwa. O, Jezu. Hank! Chodź tutaj! Codziennie trafia do mnie 10 nowych spraw z androidami. Zawsze były jakieś incydenty. Staruszki gubiące swoje robopokojówki i takie tam. Ale teraz zaczęły się napaści, a nawet morderstwa, jak ten koleś z wczoraj. To już nie jest wyłącznie problem CyberLife. To regularne dochodzenie kryminalne, z którym trzeba się uporać, zanim zrobi się gnój. Przyjrzyj się tym sprawom i sprawdź, czy coś je łączy. Czemu ja? Czemu muszę użerać się z tym gównem? Jestem ostatnim psem, któremu powinniście dać tę sprawę. Myślisz, że co ja wiem o androidach, Jeffrey? Ledwie potrafię zmienić tapetę w telefonie. Wszyscy są zarobieni. Moim zdaniem świetnie się nadasz do tego typu śledztwa. Pieprzenie! Obezrana prawda jest taka, że nikomu nie chce się babrać z tymi jebanymi androidami. CyberLife przysłało nam tego androida do pomocy. To ultra nowoczesny prototyp. Będzie twoim partnerem. Nie zgadzam się! Nie potrzebuję partnera, a już na pewno nie kurwa plastikowego! Hank, przymknij się, bo zaczynasz mnie wkurzać! Jesteś porucznikiem policji i twoim zasranym obowiązkiem jest wykonywanie moich poleceń! Wiesz, co ta gęba ma ci do powiedzenia? Okej. Udam, że tego nie słyszałem, bo musiałbym ci wrzucić kolejną naganę do teczki dyscyplinarnej, która zaczyna się już kurwa nie domykać! Koniec tematu, Hank! Jeffrey, do ciężkiej cholery! Czemu mi to robisz? Wiesz, jak nie znoszę tych plastikowych królestw! Czemu mi to robisz? Słuchaj, daruj sobie te gorzkie żale. Albo się weźmiesz do roboty, albo złóż odznakę. A teraz przepraszam cię bardzo, mam dużo roboty. Nie wiem, czy porucznik Anderson to odpowiednia osoba do tego śledztwa. Hej! Nie będzie mi robot mówił, jak mam zarządzać ludźmi, okej? No to wypierdalać mi z biura! Miłego dnia, kapitanie. Wiem, że zniszczenie mojego poprzednika mogło być niemiłym przeżyciem, poruczniku. Dołożę starań, żeby więcej się to nie powtórzyło. Mimo to, cieszę się, że będę z panem współpracował. Stworzymy zgrany duet. Czy jest tu może wolne biurko? Z tego nikt nie korzysta. Ma pan psa, prawda? Skąd ty to wiesz? Na pana krześle jest sierść. Lubię psy. Jak się wabi? A co cię to? Sumo. Hej. Wołam na niego Sumo. Podobno zostały czymś pocięte. Może wymyślają nowe. Wiele osób nie przepada za towarzystwem androidów. Zastanawiam się, czy jest jakiś powód pana niechęci do mnie? Tak. Jest powód.
Jest pan fanem Gearsów, tak? Denton Carter zaliczył wczoraj 53% rzutów za 3. Widział pan mecz? Oglądałem go wczoraj wieczorem w barze. O. Długo zna pan kapitana Fowlera? Ta. Za długo. Zastanawiam się, czy zawsze pan tak późno przychodzi do biura? Przychodzę, kiedy przychodzę. Przestań już męczyć bułę, dobra? Jeśli ma pan jakieś akta defektów, to chciałbym je przejrzeć. Terminal jest na twoim biurku. Proszę, częstuj się. ...243 incydenty. Pierwszy sprzed 9 miesięcy. Najpierw tylko w Detroit, a następnie w całym kraju. Android AX-400 zaatakował wczoraj człowieka. To może być punkt wyjścia dla naszego śledztwa. Rozumiem, że ma pan osobiste problemy, poruczniku. Ale musi pan się wziąć w garść. I... Ej, daruj sobie te farmazony. Nie jesteśmy kumplami i nie potrzebuję twoich porad, jasne? Powierzono mi zadanie, poruczniku. Nie mam zamiaru czekać, aż zachce się panu pracować. Słuchaj, frajerze, gdybym mógł, to wysłałbym was wszystkich na wysypisko i puścił z dymem. Dlatego nie wkurwiaj mnie, bo się zrobi niemiło. Poruczniku, a przepraszam, że przeszkadzam. Mam informacje na temat androidki, która zaatakowała tego gościa ostatniej nocy. Widziano ją niedawno w Rivendale. Zajmę się tym. Thank you.